którzy chcieliby i mogą odciążyć personel naszej placówki, apeluje dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego w Suchej Beskidzkiej. Szpital zapewnia wolontariuszom przeszkolenie, środki ochrony indywidualnej i ubezpieczenie. Chętne osoby w centrum i na Mazowszu, w Białymstoku, na Podlasiu i w centrum przypontowe Przemowskie, przeważnie na termometrach od 1 do 3 stopni, 6 najwięcej na Wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio KM ZS Sponsor. Właściciel serwisu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi. Motoallegro.pl. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio TOK FM. Trochę motoryzacji w Państwa domach. Jak co poniedziałek, który przyjadać na ten kontekst. Sławek Poruszewski, Jacek Polka. Dzień dobry, witamy Państwa. Kolejny niezwykle ciekawy tydzień, moim zdaniem, motoryzacyjny się szykuje, kroi. I ale czy mamy bardzo dobre wiadomości, czy mamy właśnie wiadomości coraz gorsze, czy są takie i takie? Ustaliliśmy przed wyjściem na antenę, że ja w tym tygodniu jestem trochę takim... jak się ten osioł z Kubusia Puchatka nazywa? Kopułuchem. Jesteś marudą. Nie, ale nie, wiesz, kopułuchem to nie rozpędzam się może na cały tydzień, bo to wiesz, jutro czy pojutrze nie wiadomo, co się zdarzy, ale dziś na pewno żeśmy chwilę porozmawiali na temat nowości i dzisiaj będę... No to nowość, bardzo proszę. Nowość. Mamy takiego Lexusa CT, mamy Lexusa RC, mamy Lexusa IS, który właśnie doczekał się kolejnego faceliftingu, ale nie dla nas, nie dla Europy. To znaczy, czy my jesteśmy w zachodniej Europie, czy nie? Bo to trochę zależy. Z Wielkiej Brytanii, to w zeszłym tygodniu już wiedzieliśmy, a teraz wiemy, że również z zachodniej Europy Lexus wycofuje kilka, no, dawało mi się popularnych modeli. Przede wszystkim wycofuje ST, CT, ale to już jest stary samochód CT200H. To jakoś specjalnie nie dziwi. To, że bez następcy, to trochę dziwi. Wycofuje RC, to jakoś nie dziwi, to jest taki mało popularny, bardzo mało popularny model, to jest trzydrzwiowe auto, nawet ładne, zgrabne, z tego się pamiętam, bardzo podobało, no, ale jakoś się żenuje. Tak, jakoś się żenuje. Tak, prawda? Nie.